Rozpoczynamy ceremonię dekoracji zwycięzców i rozpoczniemy od kategorii Młodzież 2001-2000. Miejsce czwarte, Klaudia Brzozowska. Prosimy o brawa. Miejsce drugie, Wiktoria Korytkowska. Miejsce trzecie, Wiktoria Korytkowska. Miejsce drugie, Dorotka Pyskło. Miejsce pierwsze, Aleksandra Sienicka. Zapraszam zawodników, którzy otrzymają swoje puchary, aby tam usiedli i siadali w żołkach. Dobrze, proszę was. Tak, jeden za drugim. Tutaj, zobaczcie. Tutaj siada pierwsza, która pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie i czwarte miejsce. Dobrze? Tak, żeby zwycięzcy byli z przodu. I poczekamy na kolejna kategoria. Młodzicy do 55 kg, rocznik 2001-2000. Miejsce trzecie, Adrian Sikora. Miejsce drugie, Norbert Duszak. Miejsce pierwsze, Jakub Tomkiewicz. Chyba. Miejsce trzecie, Radek Bruszewski. Miejsce drugie, Dawid Gładysław. Miejsce pierwsze, Karol Brejtkus. Yeah.
Tylko dwóch było zawodu. Tak, śmiało, drugie miejsce. To był super fight. Wszyscy się rozchowywali w piątek wieczorem, a było ich pięciu. Do 60 kg. Rocznik 99-98. Miejsce trzecie. Małgorzata Skorupska. Miejsce drugie. Natalia Nalewaj. Miejsce pierwsze. Julia Żak. Dziękujemy bardzo. I kolejna kategoria. Juniorki powyżej 60 kg, roczniki 98 i 99. Aleksandra Miętus, miejsce trzecie. Klaudia Wałczewska, miejsce drugie. I Patrycja Lewandowska, miejsce pierwsze. Witamy serdecznie starostę oraz wicestarostę powiatu wołomińskiego. Przechodzimy do dekoracji w następnej kategorii. Juniorzy do 75 kg, rocznik 98 i 99. Miejsce trzecie, Artur Czekaj. Miejsce drugie, Karol Burzy. I miejsce pierwsze, Łukasz Held. Brawa dla zawodników. Prosimy o dekorację i za chwilę chwila dla fotoreporterów.
korzystając, że mam panu przy sobie, to dla pana Ozdy, pan Kazimierz Rakosz, Złote Serce Klubu Sport Jogusin. Na brawa, starostwo powiatowe, on nas wspiera. I burmistrz miasta Zielonki Grzegorz Trudzik. Dla pana, pan Adam Łosa, który otrzymał swoją statuetkę. Wcześniej był nas na początku, na otwarciu. Brawa dla powiatu wołomińskiego i Zielonki. Przechodzimy do dekoracji w następnej kategorii. Juniorzy powyżej 75 kg, roczniki 9,8 i 9,9. Miejsce trzecie Jakub Kostrzewski. Miejsce drugie Krzysztof Jelonek. Miejsce pierwsze Szymon Olpiński. Następnie chwila na fotoreporterów. Dekoracji następnej kategorii. Seniorzy Super Fight kategorii lekkiej. Miejsce drugie. Paweł Wolski. Miejsce pierwsze Adam Kawka. Brawa! Teraz zapraszamy do dekoracji seniorki do 60 kg. Miejsce czwarte Klaudia Dąbrowska. Miejsce trzecie Iza Dec. Miejsce drugie Agnieszka Kulczycka. I miejsce pierwsze Sylwia Jocz. Brawa! Dziękujemy bardzo i najbardziej prestiżowa kategoria główny mężczyzn Wielkopolan do 80 kg. Miejsce trzecie Grzegorz Mędrzyk. Miejsce drugie Karol Rowicki z Zielonki. Miejsce pierwsze Marcin Sturkulewski.
ostatnia kategoria. Pamiętajcie, zawodnicy kochani, że po wspólnym zdjęciu każdego z was zapraszamy na poczęstunek nam do stołówki szkolnej, na kolację, sayonarę. Chcemy, żebyście nie wyszli głodni od nas, chcemy was nakarmić. Zapraszamy zawodników i sędziów, trenerów do stołówki szkolnej. Do tyłu troszkę, zobaczcie, musimy się przesunąć do tyłu, usiądźcie sobie ładnie tam przed nimi, do tyłu, śmiało, śmiało, śmiało. I jeszcze dostajecie, panowie, ostatnie zdjęcie, najważniejsze zdjęcie tego turnieju ze wszystkimi naszymi sponsorami. Przypominam, Starostwo Powiatowe, Miasto Zielonka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zapraszam też sędziów, oczywiście. Dobrze, sensej Darek Czuba. Oni są ważniejsi niż wszyscy. Śmiało, śmiało, zapraszam. Jeszcze jeżeli są sędziowie, zapraszamy was. Jest Mateusz Łęcki na sali. Chodź, Mateusz. Złote serce dla ciebie jeszcze, który już walki opuści. Oprawa informatyczna turnieju. Mateusz Łęcki. Tu jest, po mojej stronie. Tutaj. Dziękujemy za wręczenie nagród. Pan starosta Kazimierz Rakowski, burmistrz miasta Zielonka Grzegorz Dudzik i zastępca starosty pan Adam Łosa. Dziękuję bardzo i co prosimy o więcej. Kolejnych lat. Zapraszamy na posiłek, na sayonarę, na kolację, na strawę. Bardzo dziękuję. Zawodnicy, przyjdźcie, naprawdę, mamy... Pamiętajcie, kochani, czekamy na was na naszej sayonarze. Zawodników i sędziów zapraszam na to nasze sayonarę. Stołóweczką idzie się w kierunku w lewo, wychowując sali, w lewo, w prawo, znowu w lewo. Jest stołówka, już na was czeka gorące danie. Bądźcie gotowi, ja zaraz chwilę do was przyjdę. Chciałbym, żebyście zjedli i byli najedzeni przed wyjazdem.